Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do modlitwy. Zachęca nas do jak najczęstszego przebywania z Nim na modlitwie. Abyśmy mogli siłą modlitwy pokonać złego ducha. Każdy z nas, każdy wolny czas, który poświęcamy Bogu, nie jest czasem zmarnowanym. Nie jest czasem, który jest zapomniany. Przebywanie z Bogiem to jest radość. Radość, którą Bóg wylewa w nasze serca. Stajemy się spokojniejsi, radośniejsi. Bóg kocha każdego z nas. Zachęcam Was do jak najczęstszego przebywania z Bogiem na modlitwie. Zwłaszcza teraz, kiedy przeżywamy okres Wielkiego Postu. Kiedy mamy wiele możliwości, aby przebywać z Nim. Czy to iść drogą krzyżową, czy śpiewać gorzkie żale, czy uczestniczyć w rekolekcjach. Mamy wiele możliwości, aby przebywać z Nim na modlitwie. Nie zmarnujmy tego czasu i przygotujmy nasze serca na zmartwychwstanie Pana Jezusa, aby one były czyste, radosne, pełne entuzjazmu, abyśmy mogli iść i głosić radosną nowinę każdemu spotkanemu człowiekowi. Pozwólmy Jezusowi, abyśmy stali się najszczęśliwsi.